Pan Jezus Chrystus powiedział: W domu Ojca mego jest wiele mieszkań. Ja jestem droga i prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Ewangelia Jana, rozdział 14, werset 2 i 6. Jest to uważany za jeden z najpiękniejszych wersetów z całej Biblii. Ale także uważany jest za jeden z najpiękniejszych zamków zachodniej Europy, pewien zamek. I ten pewien zamek został zbudowany na skalę o wysokości 70 metrów, którą z trzech stron opływa rzeka. W przeciągu 800-letniej historii tegoż zamku nigdy nie został on zdobyty podczas działań wojennych lub nawet zniszczony. I po dziś dzień jest własnością tej samej rodziny. Jego obecny właściciel z książęcego rodu postanowił jednakże udostępniać zamek dla zwiedzających jako atrakcję turystyczną w tym regionie. Pojedyncze zabudowania całego kompleksu zamkowego należały w sumie do trzech rodów książęcej rodziny, gdyż w 1268 roku zamek wraz z przyległym terenem został rozdzielony między trzech braci, którzy wspólnie z rodzinami zamieszkiwali na zamku. Ustalono wtedy rodzinny statut, niczym swoistą konstytucję zamku, która regulowała zasady życia i postępowania, a także była zarazem ogniwem społeczności pomiędzy rodzinami. Uwagę zwraca zapis tej konstytucji, który pojawił się dopiero w 1430 roku, a brzmiał mniej więcej tak. Każdy, kto chce korzystać z rodzinnego dziedzictwa, jak też pochodzi z tej rodziny, ma prawo do dziedziczenia i korzystania z dóbr zamku tylko wtedy, jeśli będzie respektować ustalony pomiędzy rodzinami statut. Można domniemywać, że na przestrzeni lat na zamku mogły mieszkać różne osoby, być może nawet z wysokiego rodu, ale niekoniecznie pochodzące z tej rodziny. Takie osoby nie były zatem faktycznymi dziedzicami zamkowych dóbr, lecz jedynie jego gośćmi. Obecnie każdy, kto chce znaleźć miejsce w domu Ojca w niebie, czyli obecnie każdy, kto chce znaleźć miejsce w domu Boga Ojca w niebie, obywa się bez ziemskiego szlacheckiego pochodzenia. Jeden warunek jest jednak konieczny. Musi się na nowo narodzić. Jak czytamy o tym w rozmowie Pana Jezusa z żydowskim nauczycielem Nikodemem, opisanej w Ewangelii Jana, trzeci rozdział. W ten sposób człowiek nabywa prawo dziedzictwa rodziny Bożej. Drogą do wieczności w domu Ojca jest tylko i wyłącznie Pan Jezus Chrystus, Bóg Syn. Tylko przez Niego dzieło przebłagania za grzechy dokonane na krzyżu Golgoty i tylko przez Niego i przez to dzieło, którego On dokonał na krzyżu Golgoty, możemy wypełnić Bożą Konstytucję i znaleźć wieczny pokój z Bogiem. Prawo do miejsca w domu Ojca może zapewnić jedynie Pan Jezus Chrystus. Tak, prawo do miejsca w domu Ojca może zapewnić tylko Chrystus. Czy Ty wierzysz w to?